Cześć, to ja wasz Wojtuś Pietraszek. Kolejna seria, którą będę powoli kontynuować i wdrażać, to właśnie tak jak ten tytuł brzmi. Codzienna inspiracja, tak ją nazwałem. No właśnie o co tutaj mi chodzi w tej inspiracji. Zapewne wiele osób z was, którzy sobie ciupkają na gitarach, mają nieraz takie momenty, ja tak samo miałem, też mi się to zdarza, takie momenty, gdzie zastanawiam się, co ćwiczyć, no bo na przykład ćwiczenie podstawowego ćwiczenia tego na palce raz, dwa, trzy, cztery jest naprawdę nudne i to ma nam służyć jedynie jako rozgrzewka przed jakimś przed graniem konkretnych rzeczy, prawda? Tylko rozgrzewamy sobie palce, grając te różne kombinacje 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 i tak dalej. No i tutaj ja właśnie pomyślałem nad tym, żeby zrobić taką serię filmów, w których pokazuję różne ćwiczenia, które mają na celu właśnie zainspirować. I właśnie nieraz jest tak, że ja na przykład ćwiczę sobie jakieś, rozwijam sobie jakieś ćwiczenie, coś jakoś to tam jakoś gram, jakieś tam modyfikacje skali, czy tam akordu, czy czegokolwiek i nagle powstaje jakiś genialny, naprawdę, według mnie przynajmniej, wiem, że tam się nie znam, ale według mnie przynajmniej bardzo fajny riff. I właśnie tak pomyślałem, że zacznę robić taką serię filmów, gdzie po prostu pokazuję różne rodzaje ćwiczeń, różne ich modyfikacje i ewentualnie to może wam posłużyć jako inspiracja, jako rozwijanie swoich własnych ćwiczeń, no bo domyślacie się, że mamy możliwości wręcz nieskończone na ćwiczenia. Jeśli mamy na przykład skalę, chociażby powiedzmy 8-dźwiękową A-moll, czy tam 7 dźwięków, prawda? 8 jest powtórzeniem pierwszego, to kombinacje ćwiczeń, które możemy robić i które by fajnie już brzmiały, jest naprawdę naprawdę jest nieskończona, ponieważ to jest wszystko się może skumulować. To mogą być wszystkie techniki artykulacyjne, które używamy, slajdy, bendingi, frażolety, tappingi i tak dalej, legato, hammer on, pull off i te wszystkie możliwości. I częstotliwość kostkowania każdego dźwięku, kombinacje samych właśnie poszczególnych dźwięków, na przykład C, D, E, E, D, C, D, C, E, D, D, E i tak dalej, więc mi się wydaje, że to akurat jest fajna propozycja dla wszystkich, którzy chcą się czegoś dowiedzieć. Ja oczywiście będę też pokazywać to w wolnym tempie, w szybkim tempie, na klinie, jak to zagrać. To są takie oczywiście moje prywatne takie inspiracje. Niejednokrotnie też może być podobne do jakichś utworów, bo jednak niektórych motywów trudno uniknąć, prawda? Zawsze komuś może się przypominać jakiś motyw z utworu zespołu, którego ja nie znam na przykład, więc to oczywiście nie miejcie mi to za złe, jeśli coś takiego będzie. Chyba że faktycznie powiem, że to jest, tak było faktycznie, załóżmy w Iron Maiden i na przykład to się tym posłużyłem, tą zagrywką. To akurat świadomie będę jej używać. Więc dobra, zapraszam naprawdę serdecznie. Hejterzy niech siedzą cicho, przełączą kanał. Ludzie, którzy faktycznie lubią oglądać moją mordę, niech oglądają i ćwiczą i się inspirują i w ogóle po prostu lubiajmy się wszyscy nawzajem, naprawdę lubiajmy się. Dobra, papatki.